Wita Pasieka Kamionek, 5 października dzisiaj. Jeżdżę dzisiaj po tych dalszych moich rodzinach. Jeszcze uzupełniam pokarm tam, gdzie brakuje. I słuchajcie, mamy około 20 stopni i pszczoły całkiem ładnie latają. Jest koło południa, także jest fajnie, prawie bez wiatru. I przychodzą co chwila z pyłkiem. Co chwilka coś tu niosą. A tutaj widać wchodzą. Te loty są jeszcze takie całkiem. Te rodziny nawet nie wszystkie dostały teraz dolewkę inwertu, bo już są zakarmione. Już widać po wadze korpusów, że tutaj już jest w porządku. Tak jak widać, jeszcze z żółtym pyłkiem przylatują, jeszcze gromadzą zapasy. Także coś musi być w okolicy. O, tutaj widzicie, nawet wylatują, trudnie jeszcze są. Matka jest, wszystko jest w porządku, ale jeszcze się przechowały. Zobaczcie, wyłazi. Jest. Trzeba będzie tam zajrzeć, zobaczyć, jaka sytuacja jest. Ale wszędzie matki, wszystko w porządku było. Także nie spodziewam się tutaj jakichś rewelacji. A spójrzcie, jak odkłady te maleństwa. Zobaczcie, co druga pszczoła przynosi pyłek. Nie pyłek, to propolis, coś tam targają. Tutaj też. Także fajny dzień jeszcze. Sobie jeżdżę. Nie rozbierałem nawet gniazd, nie patrzyłem, jak to wygląda tam w środku. No tak jak widać, dolany inwert. Pszczół trochę jest w odkładzie. Będą żyły. Szkoda, że nie nagrałem rano, jak byłem na tej miejskiej w środku miasta, pasiece. Tam był jeszcze większy ruch. No ale okej. Trzeba się powoli przygotowywać do leczenia. Pozbierać wkładki, pozakładać i przeprowadzić te sublimacje. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Jakoś nie widać tutaj specjalnie, żeby coś się działo. Pszczoły spokojne, ładne. Nie ma żadnych pouszkadzanych, także powinno być w porządku. Tym bardziej, że ten rok jest taki, że one jak gdyby kończą same. W tamtym roku musiałem dużo zaizolować, bo nie chciały kończyć, nie chciały zalewać gniazd, ciągle matka czerwiła. A tutaj są już takie rodzinki, gdzie tego czerwi jest naprawdę niedużo. Wszystko ma już pozalane. Także taki rok. Nie za fajny, ale chociaż może przezimują w miarę i w następnym sobie odbijemy to wszystko. Otworzyłem ten ul, gdzie wylatywały trutnie. No, rodzinka taka przeciętna. Jak widać, ile tu mamy? 7 ramek, tak? Troszkę pszczół jest. Zaraz zajrzę, co na ramkach. O, może uda mi się postawić jakoś telefon. Oczywiście tutaj nie mam statywów na tych pasiekach, bo tu przyjeżdżam tylko zrobić swoje i tyle. Dobra, spojrzymy może, jak się uda. Czekaj. No, ostatnia ramka z tej strony tylko trochę podlana. Z tej do połowy, tak? Dobra, nic specjalnego. Nie rozpaliłem dymu, zobaczymy, czy w ogóle dadzą nam zajrzeć. No, ta ramka już jest ładna. Czekajcie, widać?
No widać ją. Celana jest w 3/4. Z jednej, z drugiej strony. Przeważnie posklepione, także to już jest gotowe do zimy, tak? Kęć. No tak jak widzieliście, pszczółki latają, także troszkę tej pszczoły na pewno jest jeszcze w terenie. No tutaj też taka ramka. Nie do końca, bo to była węza. Przestawię ją na zewnętrzne pozycje. A taka podolewana jest. Widzicie, tutaj powinien być zaraz gdzieś czerw, tak? No. Zobaczcie, tyle czerwiu. A reszta już pozalewana między komórkami. Już zalewają. Tutaj jeszcze trochę. Jak to dalej wygląda? Też ciężka ramka. Troszeczkę jeszcze czerwiu, ale też już jest pozalewane. No i cały dół, jak widać, komórki spierzą. Czyli to, co nosiły, to widać, że to są z ostatnich dni pożytki. Dopychają jeszcze. Miejsce po wygryzionym czerwiu jest zajmowane nie tylko przez pokarm, ale też przez pierzgę, jak widać. No i ostatnie ramki. To już są na full zalane właściwie. Prawie do dołu. Ok. No i ostatnia, taka sama, też jest pełna. Te są pełniutkie. Ok, dobra, wyciągnę tę ramkę z wbudowanej węzy. Przesunę ją jako taką zapasową, okrywową. I tyle. Nic tu się nie dzieje. A trudnie, że są, no to są, nie wiem. Takim się zachciało. No i po całej operacji, tak jak widzieliście, nic się tam nie dzieje, a że trudnie jeszcze wędrują, no to sobie wędrują. Za dużo ich tam nie ma. Czerw się kończy. Zalewają tak, jak powinno być. W międzyczasie tutaj, spójrzcie, uaktywnił się ostatni odkład. Pszczoły się jakby oblatują. Całkiem możliwe. No. Ciągle jeszcze tam jakieś resztki tego czerwiu są. Ale zobaczcie, że na ściance siedzi też z pyłkiem. Tak samo w tych przylatujących jeszcze się trafiają. Obładowane są towarem. Na ramkach widać, że wkładają jeszcze na zewnątrz ten pyłek jeszcze układają. Także fajnie, będzie na start wiosenny. Chociaż tutaj też są działki. Są drzewa owocowe. Niedaleko mam zarośla z wierzbą, także na wiosnę, jeśli tylko pogoda pozwoli, to tu nie będzie problemu, bo leszczyn też nie brakuje. Miejsce też fajne. Dobra, zbieram się, wracam do siebie. Trzymajcie się, na razie. Skąd pszczoły teraz noszą? No jeszcze trafiają się, zobaczcie, trafiają się jeszcze jakieś krzaki na błoci, które wcześniej były wycięte, teraz kwitną jeszcze. Ale tutaj w warunkach takich działkowych na pewno też spotykacie u siebie tych roślin astrowatych. Widzicie, stąd jest ten pyłek. Stąd noszą pyłek. To jeszcze ciągle kwitnie. O, zobaczcie, obładowana. Ładnie jeszcze jedna, druga. A tych roślinek, tych krzaczków jest też dużo. Nie są to ilości towarowe oczywiście, tutaj się nic nie uzyska. Ale na taki październikowy, ciepły dzień nic więcej nie trzeba. Jeszcze sobie polatają, popracują, przyniosą tego pyłku. I fajnie. O to chodzi.